Witam w kolejnym odcinku Military Hiking. Po raz kolejny spotykamy się w mieście, w jakim już byliśmy, a mianowicie Kostrzyn nad Odrą. Taki odcinek z samego Kostrzyna jest na naszym kanale Military Hiking na YouTubie. Dziś pojawiamy się tutaj z racji dość dużej inscenizacji Wrota Berlina Odra 45, a w sumie sama inscenizacja, rekonstrukcja historyczna, która ma się odbyć o 15 godzinie, nazywa się Bitwa Odrę 1945. Dodatkowo będą tutaj pokazywane, jak zawsze w tego typu miejscach i tego typu imprezach, zlotach, grupy rekonstrukcyjne, które Wam wszystkie pokażemy, sami chętnie je zobaczymy. Dość dużo patronatów, osób wspomagających całe te przedsięwzięcie i jesteśmy też tutaj my, za co bardzo dziękuję i jest nam duży zaszczyt w ogóle być na tym plakacie i tu taka mała ikonka Military Hiking. Jesteśmy, tak więc do boju. Udajemy się na miejsce samego tego zlotu, a Wy pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo właśnie to ona daje nam największą siłę, aby nagrywać tego typu materiały właśnie specjalnie dla Was. A jeżeli chcecie wesprzeć nasz skromny, mały kanał, to postawcie nam wirtualną kawę. Link znajduje się w opisie filmu. A póki co intro i zaczynamy. Znajdujemy się w Kostrzynie nad Odrą i oprócz tutaj dzisiaj dni takich rekonstrukcyjnych, zlotowych, możemy także zakupić różnego rodzaju artefakty no, z II wojny światowej. I tu mamy kolegę, niech powie coś o sobie i o tym stoisku, bo to w końcu jego dzieło. Witam, nazywam się Bartosz Barnaś, prowadzę grupę na Facebooku Posen Antique Militaria. Sprzedajemy oryginalne artefakty militaria z okresu II wojny światowej. Zapraszamy wszystkich oczywiście do dołączenia się do grupy. Grupa jest prowadzona w języku angielskim, jeszcze raz powtórzę, na Facebooku Posen Antique Militaria. Można tam kupować, sprzedawać przedmioty, jeżeli także ktoś chce zweryfikować swój przedmiot, wycenić, również służymy tutaj pomocą, także serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników, kolekcjonerów przede wszystkim do polubienia grupy, śledzenia jej, a także do zawierania dobrych transakcji. Dzięki. Dziękuję. Na stoisku oprócz, zobaczcie, oryginalnych, wykopanych, gdzieś znalezionych hełmów radzieckich, niemieckich, mamy jeszcze oryginalne, bezpieczne jajkowe granaty, puste w środku, z zapalnikiem, jeszcze w oryginalnej niebieskiej farbie. No, ciekawy taki artefakt. Oryginalny
niemiecki hełm M35. On się charakteryzował tutaj takimi wywiecznikami, które były dokładanym elementem. Później były tłoczone, rant zawinięty. W bardzo dużym rozmiarze ET68. Numer. Oryginalna skóra. Fajny. No i ten rodzaj hełmów zawsze miał dwa dekale. To będzie mi łatwiej po prostu. Jeden dekal i drugi. Z tego później już zrezygnowano. A tamten, no tamten gdzieś koło 150 zł. Gwiazd na broni, a tymczasem patrzcie, tutaj został kontur. A, tu widać, że tutaj coś było. Tu była bardzo gruba czerwona farba, po czyszczeniu zostało usunięte. W miejscu, gdzie była farba, nie zostało... Nie ma wżerów, nie? Nie ma wżerów, dokładnie został jeszcze, kurczę, obrys czerwonej gwiazdy. Mam zamiar to też przywrócić do takiego... No, to by można ten, bo pomalować, nie? Nikt mi nie powie, że tak nie było.
tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek z Kostrzyna nad Odrą. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pokazaliśmy praktycznie każdą grupę rekonstrukcyjną, porozmawialiśmy na danych stanowiskach. I już teraz przerywamy i za 2 tygodnie kolejny odcinek samej rekonstrukcji, czyli z tego, co najbardziej chyba każdy oczekuje. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, to naprawdę daje nam ogromne siły do tworzenia tego typu materiałów. A jeżeli podoba Wam się to, co robimy i chcecie wesprzeć nasz skromny kanał, to postawcie nam po prostu wirtualną kawę. Link znajduje się w opisie filmu. A póki co bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.